Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przedstawiam kolejnych 5 według mnie najlepszych kombinacji skinów w Fortnite Battle Royale. Zanim wystartujemy, z okazji, że dużymi krokami zbliża się 6 sezon Fortnite, postanowiłem dla was zorganizować giveaway. Tym razem parzyście dla 2 osób czeka po 1000 V-dolców. Za taką sumę spokojnie kupicie karnet bojowy lub jakąś emotkę czy skina. Szczegóły, jak wziąć udział, klasycznie w opisie. Okej, a przechodząc dalej, drugi odcinek z tej serii powstał 18 lipca. Tym razem postanowiłem zrobić mniejszą przerwę pomiędzy odcinkami, więc myślę, że to dobry moment, aby odświeżyć naszą stylówę. Do sklepu weszło mnóstwo nowych skinów, emotek i tak dalej, co znacznie powiększyło nasze możliwości w tworzeniu kombinacji. Postarałem się wybierać ubiory i plecaki, które przynajmniej raz pojawiły się w sklepie od czasu wstawienia ostatniego filmiku z tej serii. Tak, aby była chociaż ta najmniejsza szansa, że ktoś będzie miał możliwość użycia jednej z tych kombinacji. Dodam też, że kombinacje nie są ułożone w kolejności od najlepszej do najgorszej. Ułożenie takiej listy zostawiam wam. Pierwszą kombinacją na mojej liście jest połączenie ubioru 0 bezwzględne za 1200 fodolców, plecaka do białej motocyklistki przecinak za 1500 fodolców i zbierak łom za darmo. Tak, dobrze usłyszeliście. Tym razem postarałem się dobrać do kombinacji też zbieraki. Z lotniami jest niestety trochę trudniej, ponieważ nie posiadam za wielu, a często brakuje czegoś dobrego. Dlatego postanowiłem trzymać się elementów, które widzimy przez całą grę. Wracając. Jeszcze bardziej to połączenie podoba mi się z damską wersją 0 bezwzględnego, ale niestety przegapiłem każdą okazję na zakup tego skina, albo po prostu zapominałem. Co do łomu, był do odebrania za darmo za wykonanie wyzwań z wydarzenia Wysokie Ryzyko, które już niestety minęło, ale dużo osób miało okazję w nim zagrać. Ta sama czerń i szarość występują na tych skinach, dlatego tak dobrze ze sobą idą. Niestety nadal żałuję, że nie kupiłem arktycznej dziewczyny. Miejsce drugie na liście zajmuje gotowy na pomoc na polu walki połączenie chirurga polowego za 1500 fodolców z plecakiem alpejskie akcesoria narciarza z Kanady za także 1500 fodolców, a połączenie to dokańcza serdeczny kilop za 800 fodolców. Wszystkie te elementy wystroju mają przynajmniej 2 wspólne kolory, a zbierak do tego nawiązuje do motywu ubioru postaci. W takiej kombinacji jesteśmy gotowi na pomoc medyczną oraz narty. Niestety, narciarze nie wrócili jeszcze do sklepu w sezonie 5, ale nie mogą po prostu zachować tej kombinacji dla siebie, przez to jak bardzo dobrze według mnie ona wygląda. Nie mogło zabraknąć słodkiego zestawienia z białym króliczkiem, który powrócił w cenie 1500 fodolców na początku sierpnia. Tym razem do tego skina dobrałem skrzydła Valkyrie za 2000 fodolców i zbierak wieczna z Marlina, który możemy odebrać z karnetu bojowego. Łagodny odcień niebieskiego występuje na wszystkich 3 elementach, a do tego na skrzydłach i zbieraku wybija się mrożący kolor lodu. Niestety, to połączenie mogło być o wiele lepsze, gdyby nie to dziwne zwęglenie na skrzydłach, które widzimy od tyłu. Ale z przodu za to połączenie prezentuje się znakomicie. Na czwartym miejscu za to jest kombinacja zamaskowanej gwiazdy, która pojawiła się w sklepie w poniedziałek w cenie 1500 fodolców z plecakiem specjalistką od balistyki, który jest zestawiony ze skinem cień za 1500 fodolców i do tego jeszcze zbierak za 800 fodolców, który należy do tego samego zestawu co skin cień. Kamizelka ninja i plecak są pikowane, a do tego oba ubiory są wyslojone w żółty, złoty kolor, a także zbierak, który rozjaśnia trochę ten motyw swoim metalowym, srebrnym połyskiem. Myślę, że te 3 elementy pasują do siebie niemal idealnie, pomijając fakt, że ten plecak jest raczej damski, ale tak czy siak musicie przyznać, że do siebie pasują, a do tego nic nie zakrywa za bardzo widoczności podczas celowania czy sprintu. Już 5. i ostatnie miejsce zajmuje Hime za 2000 fodolców w połączeniu ze skrzydłami Deskrukcji za także 2000 fodolców. Miałem mały problem ze zbierakiem, dlatego postanowiłem, że zostanę przy zbieraku do zestawu Hime. Koci pazur za 800 fodolców. Co do samego połączenia, na pewno znalazłoby się ono w mojej top 3 najlepszych połączeń, ponieważ sam skin Hime już mi się bardzo podoba, ze względu na kolorystykę oraz dbałość o szczegóły. A do tego do gry wchodzą pasujące skrzydła, które ruszają się na różne sposoby, w zależności od sytuacji. Mam nadzieję, że tak samo jak mi i wam przypadnie to połączenie do gustu. I to tyle z mojej listy kombinacji. Następny odcinek z tej serii będzie pewnie za kolejne parę miesięcy. Dlatego dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia w konkursie i do zobaczenia w szkole.